Widzowie, jestem teraz ukryty w moim domku na basenie. Udało mi się w poprzednim odcinku uciec z więzienia od tych złodziei, bo to tak naprawdę to oni tam powinni siedzieć, a nie ja. Wlepiali mi mandaty dosłownie, wiecie za co? Za dosłownie nic. I ja dzisiaj, widzowie, jak doskonale wiecie, mówiłem wam w poprzednim odcinku, że będę mieć plan. Plan na zdobycie moich przedmiotów, które muszę odzyskać. I ten plan jest genialny. Muszę go tylko doszlifować. Jestem w swoim domku, ponieważ tutaj, gdzieś w swojej starej chacie miałem przebranie. Muszę tylko je znaleźć i tak naprawdę mam taki plan. Podam się za kogoś z mojej rodziny i dzięki temu mam nadzieję, że oni mi te itemy odzyskają. Zmienię sobie też tam lekko głos i dzięki temu no po prostu musi się to udać. Co oni tu? Czy tam widzę nick lolowy? Na pewno tu musi być jakaś poszlaka. No, no musimy go znaleźć. Na pewno, na pewno. O nie, oni tu są, widzę, patrzcie, oni przeszukują moją chatę. Jest tubeczka, ona tu była? To akurat to było, ale chodź, musimy przebadać cały, ale to cały dom wszędzie. Nie, widzowie, tak nie może. Dobra, oni poszli tam na dół, dobra, ja mam mało czasu. Oni na szczęście się skupili, jaki fart. Oni się skupiają na tamtym miejscu, oni poszli na dół. To dobrze, ponieważ ja to całe przebranie mam w tej chacie. To ja mam dwie chaty, widzowie, połączone, tylko żeby oni tego nie znaleźli. Dobra, chwila, gdzie było to przebranie? Ja je muszę, widzowie, znaleźć. Wy zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. To, widzowie, może się totalnie nie udać. To się może dzisiaj nie udać, ale jestem, jak widzicie, poszukiwany. Jestem poszukiwany. Oczekiwany jest na mnie list gończy. O, jak oni się już skapią, że ja uciekłem z więzienia, to będą totalnie wkurzeni. Ale mam nadzieję, że jak się podam za mojego wujka z Ameryki, który będzie wyglądać trochę podobnie do mnie, ale będę miał idealne przebranie, no to odzyskam te swoje itemy. Dobra, widzowie, lecę się przebrać. Widzowie, ja nie wierzę w to, co ja widzę, ale to przebranie, ja nie wiem, czy to mole zeżarły, czy co, ale tutaj nie ma w ogóle połowy. No patrzcie, ani ręki, ani nogi, przecież to się wysypie. To wygląda fatalnie, ale dobra. Mam nadzieję, że przynajmniej głos uda mi się na tyle zmodyfikować, że nie będzie to totalnie podobne do mnie. No ta czapka też mi się wydaje, że dość spoko odbiega od rzeczywistości. No i wygląda to w miarę dobrze. Patrzcie, oni w ogóle cały czas mi tą chatę przeszukują, nie? Ja muszę uważać. Dobra, ja muszę wyjść w ogóle z góry, bo jak oni mnie tutaj zobaczą, to od razu będą myśleć, że to ja. Ja muszę, widzowie, jakoś się dostać do komisariatu. Muszę poczekać, aż oni będą na komisariacie, no i tam odzyskać te itemy. Tylko jak ja to zrobię? Nie mam pojęcia tak naprawdę, co ja mam im powiedzieć. Ja muszę tak ściemniać, tak jakoś, nie wiem, udawać, to będzie mega ciężko. Widzowie, oglądajcie do samego końca, subskrybujcie kanał. No i dobra, głos, jaki będę miał, to jest taki, no coś w tym stylu, coś w tym stylu muszę tutaj zrobić. No nie będzie to łatwe, będę musiał mówić, wiecie, w jakiś taki bardziej sposób angielski, coś takiego, że jestem wujkiem z Anglii, musimy taką historię im wcisnąć. Dobra, czekam, aż oni będą na komisariacie, jest w ogóle ciemno. Dobra, to poczekam, aż będzie dzień, no i jak będzie dzionek, to lecę na komisariat i mam nadzieję, że odzyskam itemy. Dobra, jest dzień, widzowie, powiem wam tak, wygląda to naprawdę perfekcyjnie. Jak teraz tak o tym myślę, nie ma szans, jak ktoś by mnie rozpo... Dobra, no okej, dobra, ta ręka i ta noga, no to jest trochę podejrzane. Ale dobra, uda się, mam nadzieję, że się uda. Czuję się nawet bezpiecznie. Dobra, idę na ten komisariat, przejdziemy sobie tutaj przez panią Nowona spokojnie. Jestem nawet wtopiający się w teren, tylko muszę udawać bardzo dobrze swojego wujka. Musimy uzgodnić plan zdarzeń, czyli jestem wujkiem, przyjechałem z Ameryki, tylko po co mi te przedmioty? Chcę odzyskać przedmioty, po prostu posłyszałem, nie wiem, tak po prostu. Jest rodzina, nie ma co, żeby te przedmioty trzeba tam odzyskać. No, poszukiwany Dave, poszukiwany Dave, Lolo, musimy go znaleźć. Może wiecie, że tak powiedziałem, cię będziesz szukany, tylko oglądam serial. Dobra, idę. A, dzień dobry, panowie policjanci z Poland. Zatrzymaj się, obywatelu. Stoję, nic nie ruszam. Ja chcę się przedstawić. Nie chcę mi się z panem teraz rozmawiać z tego powodu, że pan zdał regulamin palionowa. Jaki? Ponieważ u nas nie można chodzić z skrytą jedną nogą, a z drugą zakrytą. A, to mandat się należy, no to przyjmę z uczciwością. Proszę o mandat. Mandatem karnym w wysokości 500 zł. Nie no, Lolo, proszę, spokojnie, proszę. Spokojnie. Nie, proszę oddać mandat, bo Lolo się zagało, bo to... Tylko taką żabę, przecież pan jest bardzo podobny. Taką żabę tylko tak traktujemy, nie? Proszę oddać mandat. Ale ja mogę zapłacić mandat, dla mnie to nie, problem. Nic się nie stanie, proszę oddać. Proszę, ja mam pytanie, bo... O, to może być jakiś biznesmen, poczekaj. Doszły mnie newsy z zagranicy, bo ja nie jestem z Poland. Ja nie z Polski. Doszły mnie wiadomości, że z rodziny, taki kuzynek, został tu zamknięty w więzieniu. Czy to prawda? Taki Dawidek, taka żabka. Tak. No a, akurat oni mówi, nie, to jednak daj mu ten mandat. Oczywiście, że tak, zostaje pan ukarany mandatem w wysokości 5000 zł. Ale co? Ale za co? Już panu mówię, po pierwsze, złamał pan regulamin, ponieważ chodzi pan z odkrytą nogą, jedną, a drugą zakrytą. Druga rzecz, mówienie po angielsku w języku w Polsce. Jest pan pokrewniony z Dave'em. Ale to co, źle?
Chyba i tak, kapelusz się zdejmuje, jak się wchodzi na komisariat. Nie widzi pan tutaj... Ale ja go nie mogę zdjąć, bo on jest przylepiony woskiem. No nie to mogę. Zostanie pan ukarany kolejny monet na wysokości 500 zł za kłamstwa. Ale to jest prawda, pan go zdejmie. Pan go zdejmie, no proszę. No dobra, no dobra, no. No nie da się, no. Jak w mordę strzelił. Dobra, ja mam pytanie odnośnie tego mojego kuzynka. No. Za co, co się dzieje? Za co on siedzi w tej pace? Oj, nie ma co tutaj, byśmy musieli całą noc siedzieć, żeby wymienić wszystko. No ale on zrobił coś złego w ogóle? Przecież to oj, jest wzorowy to bardzo, synek. Oj, no bardzo, ale tak bardzo. Ale to jest wzorowy człowiek przecież. Proszę jak, pana. Jak myśli, co pan, co mógł zrobić Dave? No był na pewno bardzo uprzejmy. No nie ma, nie. Nieprawda, to jest kłamstwo, tak swoją drogą, to proszę się przedstawić, powiedzieć ile ma pan lat, skąd pan przyjechał, numer buta, wzrost oraz proszę pan powiedzieć numer telefonu i PIN do karty. Okej. Okay. I am Billy. I am from Texas. Hi Billy. Billy from Texas. Hi Texas. Billy. No przestań tak mówić. No, hello. Czego pan chce? Po co pan tu przyszedł? A, już mówię. Przyszedłem na komisariat po to, bo usłyszałem, że przetrzymujecie, no, itemy, przedmioty mojego kuzyna. No, a my rodzina, no ja to przyszedłem odebrać, tak? Itemy? Proszę pana. Tak, przedmioty. Pierwsza rzecz, skąd się pan o tym dowiedział? Dostałem SMS-a od więzienia, od waszego przełożonego. Miał na imię... Tomek. Tomek z nami pracuje jeszcze? No pewnie, że tak. Kurde, trzeba go zwolnić. No dobra, to zajmiemy się tym później. Rozumiem, no jest to w miarę logiczne. I Tomek powiedział w ogóle, że ten, że jakiś żółty, to głupiec. Ale nie wiem, o co mu chodziło. Ej, dobra, zwalniamy Tomka. Tomek idzie na re. Ale Tomek jest wyżej od was przecież. Nie ma opcji. Ale nas jest dwóch. Okej, okay. No i te itemy bym chciał. No i te przedmioty, bo mi tak powiedział Tomek, że mam je wziąć, bo wam tylko zalegają tu w kieszeniach. Tak powiedział. No, to no można, bo w sumie syfią, nie, Lolo? No tak, no w sumie to on ma takie słabe itemy, że najchętniej to można byłoby je spalić. Proszę to zabrać. Ej, ale wszystko. Wszystko pan zabierze. Ale chwila, a po co pan proszę to zabrać, te wszystko, proszę to zabrać. Nie mam miejsca już, bo tu mam jakieś coś takiego. Jeszcze to i to niepotrzebne. Ej, o. Mandaty? Ja nie płacę mandatów, bo ja jestem na zasiłku. Do widzenia. Ale proszę pana, po co panu te itemy? No, bo ja je muszę zutylizować, muszę je wyrzucić, bo one hańbią naszą rodzinę. To są itemy przestępcy, my takich nie chcemy w rodzinie. Dobrze, rozumiemy. Poważną rodzinę, tak? Poważna polska rodzina my jesteśmy i my nie mamy żadnych takich rzeczy, nie chcemy między sobą. Dobrze, proszę to zabrać i już naprawdę nie chce mi się na pana patrzeć. Ale pan może jeszcze jedna rzecz, pan niech tylko przekaże, jak będzie pan się kontaktował z Dave'em, mandat w wysokości 500 zł za to, że ma w nicku dwa razy Y, ale a tak nie można. Jak ja się mam z nim kontaktować, jak on podobno w waszym więzieniu siedzi? Nie, jak wyjdzie za 3 lata. Tak, to wtedy pan mu da ten mandat. Ale on przekażę. No ale w ogóle Tomek mi powiedział, bo Tomek to jest ogólnie mój brat, ten co wy go wyzywacie. Aha. No chyba żart. No i on mi powiedział... Daj mu mandat. Nie, ale chwila. Mandat powiedział, zabijcie brata Tomka. Ale on mi powiedział, że z was banda głupców, bo uciekł wam ten Dave. Tak powiedział. No. Ma trochę racji. No. Ale... No to dlaczego go nie ścigacie? Ale z was banda... No, ścigamy, tylko że on jest szybki. Masakra, idę, do widzenia. Dobra, Lolo, ty już idź te do domu, my gonimy Dave'a, chodź szybko, Lolo. Szukamy. Do widzenia. Dobra, to są taki policjanci. Dobra, mam wszystkie itemy, muszę wszystko odzyskać, ale mamy większy problem. Przecież jak teraz to się wyda, że to ja to wziąłem, no to jest koniec. Zresztą ja im przez przypadek wyrzuciłem itemy, które dostałem w więzieniu. Ja nie sobie w głowie. Dobra, mam nadzieję, że żadnego przypału nie będzie, tylko teraz... Jak ja mam, nie wiem, odzyskać, kurczę, przyjaciół? Przecież oni mnie znienawidzą już za to totalnie. Widzowie, subskrybujcie koniecznie kanał. Nie wiem, co to będzie, ale uciekliśmy na szczęście z więzienia.